Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest aktor Artur Chamski. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jest mi bardzo miło. Artur, przygotowując się do naszego dzisiejszego wywiadu i robiąc jakiś mini research w internecie, na każdym portalu pierwszą informacją, która była na twój temat, to informacja o tym, że podczas grania Polity jakiś czas temu zdarzył się niefortunny wypadek, więc nie mógłbym od tego nie zacząć, jak z twoją nogą. No jest już coraz lepiej. Jestem w trakcie rehabilitacji. No, minęło już kilka miesięcy od wypadku. No i idzie ku lepszemu. A co się dokładnie wtedy wydarzyło? 10 listopada w trakcie spektaklu podczas musicalu Polita na Torwarze spadł mi rekwizyt na stopę. I, no i tak niefortunnie to nie było nic wielkiego, natomiast o tyle niefortunnie to się wydarzyło, że po prostu dwie kości śródstopie miałem złamane. Musiała być rekonstrukcja, druty i tak dalej, więc trochę to trwało. Ale ty dzielnie wytrzymałeś do końca spektaklu i dopiero po spektaklu. Znaczy tak, sytuacja była taka, że graliśmy tego dnia dwa spektakle. To dosyć duże przedsięwzięcie. Musical Polita jest grany na Torwarze, więc widownia to jest około 2500 ludzi na jednym spektaklu. Cały spektakl ogląda się w okularach 3D. No jest to bardzo duże przedsięwzięcie i wszystko jest tam dopięte na ostatni guzik. I podczas pierwszego spektaklu, dosłownie w drugiej, trzeciej scenie, wydarzył się ten wypadek. Udało się tak zrobić, że dokończyłem ten spektakl, unikając jakichś tam sytuacji zbiorowych. Natomiast zagrałem pierwszy spektakl. W przerwie adrenalina cały czas mnie tak trzymała, że wydawało mi się, że to nie jest nic poważnego. W przerwie karetką zostałem zawieziony do szpitala. Byłem pewien, że zostanie to po prostu jakiś opatrunek i na 19 wrócę na następny spektakl. Natomiast dopiero w momencie, kiedy lekarz pokazał mi zdjęcie rentgenowskie i zobaczyłem po prostu poprzesuwane te kości i zdałem sobie sprawę, że to jest jednak jakaś większa awaria i już zostałem i wtedy spędziłem 5-6 dni w szpitalu. Ty na deskach teatralnych obecny jesteś już od wielu lat, a zastanawiam się, jak to wszystko się zaczęło. Młody chłopak z Małej Bystrzycy Kłodzkiej, który podobno miał być kierowcą autobusów, nagle sobie pomyślał, że chce być aktorem. Właśnie tak w tym roku Teatr Buffo, w którym na stałe jakby współpracuję, obchodzi 20-lecie i ja sobie tak policzyłem, ile lat ja już jestem w tym teatrze i wyszło mi, że to już jest 12 rok. I to już jest kawał czasu. Ja przyszedłem podczas studiów, jeszcze nawiązałem współpracę, wszedłem do obsady musicalu Metro. To było na drugim roku. Wydawało mi się, że to jest sytuacja nie do pogodzenia i że to jest raczej sytuacja tymczasowa na kilka miesięcy. Okazało się, że po prostu w miarę możliwości zacząłem wchodzić w nowe spektakle. Bo cały czas też studiowałeś we Wrocławiu. No właśnie, studiowałem we Wrocławiu. Studia dzienne w szkole teatralnej są dosyć absorbujące, ale udało mi się jakoś to tak ustawić, że w ciągu miesiąca znalazłem czas na te 2-3 dni, żeby zagrać Metro. Przyjeżdżałem do Warszawy. Jakoś tak to się udało, że drugi, trzeci rok tak udało mi się pogodzić. A na czwartym roku mamy już tylko do zrobienia na studiach dwa spektakle dyplomowe. I udało mi się tak to ustawić, że jednym ze spektakli dyplomowych został zaliczony właśnie musical Metro. Pracę magisterską pisałem w temacie musicalu Metro, to był mój w ogóle sceniczny debiut, więc to wszystko się tak jakoś połączyło, że miałem okazję uczyć się nie tylko na studiach, ale też w praktyce, w teatrze, na scenie zawodu. To super. Mówisz o studiach i o swoich pierwszych spektaklach, a zastanawiam się, jakie były te same początki, kiedy sobie pomyślałeś, że jednak chciałbyś iść w stronę aktorstwa? Ja myślę, że tak na poważnie, to była końcówka liceum dopiero. Ja doświadczenie, wiadomo, w małym miasteczku, gdzie jest tylko 9-10 tysięcy mieszkańców, jest dom kultury i właściwie zostają tylko komuś, kto bardzo chciałby występować, takie okazje jak apel szkolny, nie wiem, jakiś lokalny konkurs recytatorski, jakiś festiwal piosenki, to wszystko jest na skalę gminną, ewentualnie. Ale rozumiem, że brałeś udział we wszystkich. Oczywiście, tak, to wiązało się to z jakimiś tam pokładami stresu, adrenaliny, która wypływała uszami i człowiek po prostu mimo wszystko stojąc, nie wiem,
na scenie, mając na widowni nie tylko rodzinę, ale również wszystkich kolegów i koleżanki z klasy, na przykład ocierając się o kompromitację, tak naprawdę w jakiś sposób parł do przodu i to się gdzieś cały czas opłacało, w sensie ponosiłem to ryzyko. I dopiero w liceum, pod koniec liceum, kiedy trzeba było zdecydować, co dalej, nie widziałem siebie na żadnych innych studiach. Miałem taką fantastyczną osobę, panią Grażynę Wachowską-Szubę, z zawodu aktorkę, która w chwili obecnej jest dyrektorką Domu Kultury, a w okolicznej miejscowości, jeszcze wtedy obok Bystrzycy, prowadziła warsztaty teatralne, zajęcia teatralne. Ja tam co weekend dojeżdżałem na te zajęcia i właściwie ona mi podsunęła pomysł, że powinienem spróbować. Ale zdaje się, że rodzice chcieli zrobić z ciebie skrzypka swego czasu. No, zrobili skrzypka tylko dlatego, że nie było miejsca w domu na pianino tak naprawdę. Ja chciałem grać na pianinie, ewentualnie na akordeonie. Dziś jak sobie o tym pomyślę, to w ogóle jest kompletnie, nie wiem skąd ten akordeon mi się wziął, ale to raczej była sytuacja klawisze i tak dalej. Miałem taki malutki keyboard, mieszkałem wtedy jeszcze na wsi i właśnie miałem, nie wiem, miałem 5-6 lat, to chodziłem właśnie do sąsiada i on miał takie ponaklejane na klawiaturze CD, E, F, G, A, H, C i ja pamiętam, że tam uczyłem się grać kurki 3, poznawałem całą gamę i to chyba mi tak zostało. Ale w momencie, kiedy w drugiej klasie podstawówki rodzice zapisali mnie do szkoły muzycznej, no to była tylko taka możliwość albo wypożyczenia flet, tak, albo flet, albo skrzypce. No i padło na skrzypce. Ale myślę, że nie pograłeś za długo na tych skrzypcach. Skończyłem 6-letnią szkołę muzyczną pierwszego stopnia, natomiast ja nie pokochałem tego instrumentu, a każdy, kto choć trochę się orientuje, to wie o tym, że skrzypce są bardzo wymagające i jak się nie odda im duszy i serca, to niestety nie odwzajemni się piękną barwą, brzmieniem. Przede wszystkim ja bardzo dużo czasu poświęcałem na to, żeby śpiewać gdzieś już wtedy i nie chciało mi się siedzieć i piłować na tych skrzypcach. No ale mimo wszystko 6 lat to jest długi. Tak, ja miałem taki ogromny kryzys chyba na początku 5 roku, kiedy po prostu już widziałem, że jestem słaby po prostu. No jakby są ode mnie lepsi i nakład pracy, który wkładam, jest dla mnie niewystarczający, nie ma takich efektów. I wtedy uciekałem z zajęć, pamiętam, że brałem skrzypce i szedłem do koleżanki oglądać Alfa, bo to było w międzyczasie, to wtorki i czwartki. Ja 4 dni w tygodniu spędzałem wtedy po szkole normalnej podstawowej, w szkole muzycznej i właśnie we wtorki chyba był Alf i ja pamiętam, że chodziłem tam właśnie oglądać, no i chyba po 5 tygodniach w końcu przeszedłem do szkoły muzycznej. No oczywiście to było za kontrolą rodziców, rodzice wiedzieli o tym, nic mi nie mówili. Wzięli mnie na poważną rozmowę i powiedzieli, że już jest właściwie prawie koniec, że powinienem się zmobilizować, skończyć. I to chyba była taka pierwsza moja decyzja dojrzała, żeby się do czegoś przyłożyć i to skończyć. I że szkoda byłoby po prostu zmarnować te 4 lata, czy tam 5. A jak rodzice zareagowali i twoi rówieśnicy na to, kiedy powiedzieli, że będziesz zdawał do szkoły teatralnej? Bo w małym mieście to chyba nie jest zbyt popularne. Znaczy tato był przerażony. A mama myślała, że znaczy była taka umowa, w momencie kiedy nie dostanę się na studia, muszę sobie znaleźć jakąś alternatywę. I tą alternatywą przez pierwsze 2 lata, bo za pierwszym razem nie dostałem się do szkoły teatralnej, poszedłem do studium animacji kulturalnej we Wrocławiu. To jest takie studium reżyserii w teatrze amatorskim. Znaczy, to są takie podstawy reżyserii połączone właśnie z ewentualnymi prowadzeniem warsztatów teatralnych. I ja przez te 2 lata tam sobie poczekałem, dojrzałem, przygotowałem się i wtedy postanowiłem drugi raz zdawać i udało mi się. Gdybym nie dostał się, to wydaje mi się, że pewnie byłbym geografem, bo tak naprawdę... Ale to co, uczyłbyś w szkole? Nie wiem. Być może. A widzisz się za biurkiem w szkole? Nie wiem, ja w ogóle staram się teraz kompletnie nie analizować tego, co by było gdyby, bo takich sytuacji jest bardzo, bardzo dużo. Podejmuje się codziennie jakieś decyzje, które są tak naprawdę strategiczne. Czy nie wiem, przyjąć rolę, czy jej nie przyjąć, czy bardziej śpiewać w tym momencie, czy bardziej grać. Kiedy pojawia się mnóstwo propozycji, trzeba z tego wybierać, decydować, bo doba ma tylko 24 godziny.
tak samo było wtedy. Dostałem się, to też było ryzyko. Ja byłem... pierwsze dwa lata na studiach są zawsze selekcyjne i ja dostałem się na te studia. Bałem się tego, że nie podołam, nie miałem większego doświadczenia. Mnóstwo ludzi gdzieś tam miało większe doświadczenie, pochodząc choćby nawet z takich miast większych, gdzie po prostu mieli możliwości większą, większe możliwości rozwoju. I wydaje mi się, że ja z taką raczej duszą na ramieniu i z głową pełną marzeń przystępowałem do tego wszystkiego. Rodzice na pewno się o mnie bali, bo to no, bali się przede wszystkim, czy ja podołam, czy na poważnie ktoś będzie mnie brał. Mama zawsze mi powtarzała, że śpiewać to sobie zawsze może, że nie wygłupiaj się, znajdź sobie jakiś normalny zawód, ale jednocześnie też miała taką wielką ochotę, żebym dał sobie szansę. I to tak naprawdę właśnie dzięki mamie i babci, które gdzieś tam we mnie zawsze wierzyły i były troszeczkę oderwane od wydaje mi się, że tak się troszeczkę nad ziemią unoszą, no, dodałem mi jakieś tam odwagi. I pamiętam później taki przełomowy moment, to była Fama w 2001 roku, kiedy wygrałem ten festiwal. I oni kompletnie w to nie wierzyli. Znaczy, ja pamiętam, że wykonałem taki telefon do nich, że jeżeli wygram, to przyjdziecie do Świnoujścia tam na koncert galowy, bo to był duży koncert transmitowany przez telewizję. Mama wtedy, pamiętam, powiedziała, że jasne, tato powiedział, że przyjedziemy. No i dobrze, to przyjedziemy. Jak się później okazało, że rzeczywiście wygrałem, w ciągu kilku dni musieli się tam ostro zmobilizować, żeby przyjechać. Jakiś czas temu dowiedziałem się, to był duży problem z finansami, żeby przyjechać, żeby po prostu załatwić sobie wolne i tak dalej, i tak dalej. Przyjechali, siedzieli na widowni i to był moment, kiedy pomyśleli sobie, że może to będzie jakaś fajna przygoda, że może coś się wydarzy. I rzeczywiście później no, chyba się opłacało. A studia spełniły twoje oczekiwania? Studia, studiowanie i pracowanie jednocześnie dało mi taką troszeczkę... furtkę do tego, żeby móc filtrować i konfrontować to, co słyszę w teatrze z tym, co mówią mi nauczyciele na studiach i odwrotnie. I wydaje mi się, że kończąc te studia byłem lepiej przygotowany do pracy w zawodzie niż moi koledzy. Dzięki temu, że miałeś możliwość też sprawdzenia, jak to jest w praktyce. Tak, 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 bo wydaje mi się, że wielu bardzo praktycznych rzeczy studenci nie są w stanie usłyszeć od swoich wykładowców, choćby podejścia. W ogóle nikt nas nie uczył nigdy jakichś castingów. Były jakieś tam teoretyczne zajęcia, bardziej teoretyczne niż praktyczne, na przykład pracy z kamerą, ale to, tak jak mówię, to kompletnie... dopóki nie stanie się na scenie i nie będzie się miało świadomości takiej powagi, że nie wiem, ludzie zapłacili za bilety, przechodzą i że to jest sytuacja jeden do jednego i nie ma żadnej furtki, że tam jakaś ocena, piątka, trójka czy coś, to kompletnie... to wtedy się zaczyna praca nad rolą. Trudno jest na studiach rozwinąć skrzydła i bardzo często piątkowi uczniowie później bardzo długo na przykład muszą się gdzieś aklimatyzować w teatrze. No to jest tak. Jak już wspominaliśmy, ty już w czasie studiów zacząłeś grać w Teatrze Buffo, jesteś związany z tym teatrem przez 12 lat. Co takiego Teatr Buffo ma w sobie, że trzyma cię aż przez tyle lat? Bo domyślam się, że pewnie inne propozycje były. To znaczy, właściwie ja nie miałem żadnego powodu, dla którego miałbym odejść z teatru, bo wiele propozycji, które się gdzieś pojawiało, na przykład, nie wiem, praca w serialu, zaraz po studiach też udało mi się od razu dostać większą rolę w serialu, później miałem cały czas kontynuację, kończył się jeden serial, zaczynał się drugi, ten sezon i właśnie, znaczy... że jakby nie miałem takiego przystoju, rozegrałem się i na przykład większość zdjęć do seriali jest w Warszawie. Więc ustawiałem sobie grafik tak, że po prostu na tą 17-18 przyjeżdżałem do teatru i nie było powodu, dla którego miałbym rezygnować na przykład ze spektakli. Grałem też, współpracowałem z teatrem na Woli. To były bardziej spektakle młodzieżowe, typu, nie wiem, Chłopcy z Placu Broni, grałem główną rolę Nemeczka, tam Szatan z siódmej klasy, Przygody Tomka Sawiera. To były z kolei spektakle przedpołudniowe, więc godziłem teatr na Woli z Teatrem Buffo i bywało, że grałem po 30-40 spektakli w miesiącu.
nie było powodu, dla którego miałem odejść z teatru. Nawet kiedy podejmowałem takie większe decyzje, brania udziału w projektach pozateatralnych, typu jak oni śpiewają, dyrektor już jakby chyba widział to, że jestem lojalny. Udawało mi się załatwić zastępstwo i zawsze wtedy mogłem się zwolnić. I tak jest teraz, że w momencie, kiedy pojawia się jakaś sytuacja pozateatralna, która koliduje z repertuarem, nie ma problemu, jestem w stanie to pogodzić. Czyli nie taki straszny Józefowicz, jak go malują? Tak! Ja myślę, że w ogóle system pracy, który my mamy, jest w ogóle trudny do zrozumienia dla ludzi, którzy nigdy nie pracowali w prywatnym teatrze, z dyrektorem artystycznym, który jest reżyserem, choreografem, kolegą aktorem na scenie również. To jest taki mistrz, który po prostu, to jest, jesteśmy na jego warunkach i albo się na to zgadzamy, albo się na to nie zgadzamy. I wydaje mi się, że jeżeli się oddaje mu, jest się lojalnym, to po prostu on to docenia. I ja dzisiaj z perspektywy czasu kompletnie nie żałuję tych swoich decyzji, że się związałem, że odrzucałem propozycje na przykład inne teatralne, bo fakt jest taki, że będąc na stałe związanym z Teatrem Buffo, no, bardzo trudno jest znaleźć miejsce na przykład na nie wiem, wejście w obsadę innego spektaklu, który będzie miał premierę w innym teatrze, bo no, nie ma czasu na próby. Ale ja tego nie żałuję, absolutnie. Te 12 lat to naprawdę super szkoła. Wydaje mi się, że takim ważnym punktem w twojej karierze jest udział w Jak oni śpiewają, ale bardzo mnie zdziwiło to, co ty powiedziałeś w jednym z wywiadów po finale, bo powiedziałeś, że dopiero po tym programie uwierzyłeś w siebie i że zobaczyłeś, że będąc sobą możesz zainteresować widzów. To dlaczego wcześniej w siebie nie wierzyłeś? To wynika z chyba z tego, że cały czas wydawało mi się i cały czas mi się wydaje, że pewne rzeczy, które do mnie przychodzą, nie są efektem tego, że nie wiem, wygrałem casting i na to zasługuję. Cały czas mi się wydaje, że ja mam szczęście. Wiesz, i to jest tak, że w momencie, kiedy poszedłem do tego programu, miałem mnóstwo obaw i nawet nie tyle, czy podołam, tylko czy to, że tak bardzo kocham śpiew, na przykład zostanie w jakiś sposób docenione, bo to jest program rozrywkowy. To tak jakby, nie wiem, profesjonalny tancerz, który po prostu marzy i idzie do tańca z gwiazdami i nagle się okazuje, że przegrywa z Pudzianem, prawda? No jakby chodzi o to, nie? I tutaj ja idąc do tego programu postanowiłem potraktować bardzo poważnie swój śpiew, a jednocześnie też tam się nie gra żadnej roli tak naprawdę, więc wcześniej, mimo na przykład, że grałem w jakieś fajne, większe role w serialach, ludzie kojarzyli mnie czasem po imieniu z jakiegoś serialu, typu, nie wiem, byłem Patrykiem, Michałem, tam Wojtkiem, a tutaj podpisujesz się imieniem, nazwiskiem i trochę jesteś sobą. I w momencie, kiedy poczułem akceptację, że ludzie gdzieś po prostu lubią Artura Chamskiego i jeszcze im się podoba, jak śpiewa, no to nabrałem takiej pewności siebie, że no, że chyba jednak coś mi się tam udaje. No i Polacy dowiedzieli się, jak śpiewasz. Wydałeś maxi single, który był nagrodą w programie. A co z płytą? Czekamy. Ja też tak naprawdę nie mogę się doczekać. Cały czas pracuję nad płytą. Jest wiele sytuacji organizacyjno-praktycznych, które gdzieś tam w jakiś, znaczy technicznych, które w jakiś sposób mnie wstrzymywały. I w momencie, kiedy wydawałoby się, że to był ten najlepszy moment do tego, żeby wydać płytę, umknął. I dzisiaj ja tego nie żałuję, bo jak sobie zobaczę ten materiał, który ja gdzieś zebrałem i który był prawie gotowy, mało o mnie mówi jako o artyście, bo wydaje mi się, że tego typu programy, jak oni śpiewają, to oczywiście program rozrywkowy, ale powiedzmy, że moje podejście do tego programu było tak jak, nie wiem, Idol, X Factor plus jakieś tam wszystkie inne wokalne sytuacje, one dają popularność i w jakiś sposób zwracają uwagę na kogoś, widzów, ale to nie jest, jeżeli nie jest odrobiona, jakby nie ma zaplecza, nie ma pomysłu materiału, na pomysłu na siebie do końca, to można sobie zrobić kuku. I ja dzisiaj chcę być bardziej gotowy na to, żeby wyjść z takim materiałem, który będzie mówił troszeczkę więcej niż to, co gdzieś tam na samym początku miałem do zaproponowania z producentami, których
miałem na wyciągnięcie ręki wtedy. Mhm. O, może tak. A ty bardziej czujesz się aktorem śpiewającym, czy jednak aktorem i wokalistą? To jest odwieczne pytanie, na które nie jestem w stanie tak naprawdę odpowiedzieć, bo przez ostatnie powiedzmy 2 lata śpiewam zdecydowanie więcej niż gram. Chociaż to się, nie, to jest różnie, może inaczej. Rozśpiewałem się bardziej i bardziej profesjonalnie zacząłem traktować ten śpiew. Ale no, aktor to zawód i sposób na życie i właściwie tego nie jesteś w stanie się wyzbyć. Ale fakt, będąc w teatrze jesteś bardziej aktorem, nawet w teatrze muzycznym. Jest ta czwarta ściana, kiedy nie wchodzimy tak naprawdę w bezpośrednią interakcję z widzem. To jest jedna rzecz, tutaj jest potrzebna totalna mobilizacja i współpraca z zespołem. I to oczywiście jest też to, co mi się podoba i co powoduje, że nie odchodzę z teatru po 12 latach dalej. I koncerty, kiedy jest estrada i właściwie istotą tego jest przebicie się przez tą ścianę i nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy przyszli posłuchać i co masz do powiedzenia. I to też jest fajne. No. I to przez ostatnie lata, właśnie teraz, ostatnie lata rozsmakowałem się tym kontaktem. O, może tak. O planach muzycznych trochę rozmawialiśmy, a jakie najbliższe plany aktorskie? No ja zostałem wyjęty teraz przez ostatnie miesiące z powodu tej mojej kontuzji, wypadku. Teraz mam zamiar wrócić w pełni na scenę teatralną, bo jak sobie obliczyłem, to przez ostatnie miesiące ominęło mnie ponad 100 spektakli w MUFO. Więc trochę to mnie boli i chciałbym jak najszybciej wrócić do normy. Kilka sytuacji, gdzieś tam jakieś propozycji serialowych też przepadło. No i teraz jestem na etapie tak naprawdę z menedżerami poinformowania świata, że zaczynam funkcjonować i żyć, bo te sytuacje medialne, o których wspomniałeś na samym początku, że ten wypadek i tak dalej, że każdy portal się tym rozpisywał, no to spowodowało też, że ludzie pomyśleli sobie, że ja będę bardzo, bardzo długo wyjęty, bo to troszeczkę było przerysowane i przejaskrawione. Artur, ja Ci w takim razie życzę solidnego powrotu, wielu, wielu nowych propozycji, no i tego, żeby ta płyta w końcu wyszła. Jak już będziesz miał pomysł i wszystko będzie dopracowane. Super. I bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu z cyklu Znani nam nieznani.